Dzień dobry, witam Państwa w rozmowie Echo24, a moim i Państwa gościem jest pan Krzysztof Mieszkowski, poseł na Sejm z partii Nowoczesna. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa serdecznie. Po tych 4 latach chciałbym pana zapytać, warto było iść w tą politykę? Tak, ja bym zadał inne pytanie. Zadałbym pytanie tym wszystkim koleżankom i kolegom, dlaczego do polityki wcześniej nie poszli. Właściwie sobie powinienem to pytanie postawić, dlaczego wcześniej w politykę nie zaangażowaliśmy się. Dopiero w 2015 roku, kiedy okazało się, że Jarosław Kaczyński ze swoją partią chce po prostu zniszczyć polską demokrację, wówczas doszliśmy do wniosku, że w Sejmie potrzeba odważnych, wartościowych ludzi. I dzisiaj to jest być może musztarda po obiedzie, ale przed nami wybory. Więc jest szansa na zmianę sytuacji. Jest szansa na zmianę i chcę powiedzieć, że bardzo dobrze się stało, że poszedłem do polityki, bo okazało się również, że jestem właściwie jedynym przedstawicielem i reprezentantem środowisk szeroko rozumianej kultury, reprezentantem artystów. To jest bardzo istotne, żebyśmy w polskim Sejmie również o kulturze myśleli, bo jak widać niedobra zmiana doprowadziła do tego, że kultura stała się narzędziem politycznym, bardzo istotnym narzędziem propagandowym w uprawianiu polityki. Co pan najlepiej wspomina w ciągu tych 4 lat? Z czego pan jest najbardziej zadowolony jako polityk? Co się udało przeprowadzić? Udały mi się rzeczy, które są być może niedostrzegalne, a które zostały słabo dostrzeżone. Otóż jako przewodniczący Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej udało mi się ukarać Jarosława Kaczyńskiego za te haniebne słowa, które wypowiedział w polskim parlamencie o zdradzieckich mordach. Również doprowadziłem do tego, że Władysław Terlecki, marszałek Sejmu, który odzywał się per pajacu do jednego z posłów występującym na mównicy, też został ukarany wtedy, kiedy byłem szefem tej komisji. A jako wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Kultury oczywiście walczę przede wszystkim o wolność, o prawa dla artystów, walczę z cenzurą, walczę z tymi wszystkimi problemami, które PiS wprowadza w sposób jednoznaczny, ograniczając prawa do wolności twórczej. To jest naprawdę ważne. W lutym tego roku zaproponowałem zmianę ustawy o Obywatelskiej Radzie Mediów. Media narodowe, jak wiadomo, są w tej chwili w rękach Prawa i Sprawiedliwości. Rada Mediów Narodowych to jest taka ustawa, która spowodowała, że w 5-osobowej Radzie Mediów są 3 osoby z Prawa i Sprawiedliwości, to są posłowie i posłanki. No więc to jest po prostu sytuacja absurdalna. Zaproponowałem ustawę o Obywatelskiej Radzie Mediów, która zakłada, że w tej Radzie będą zasiadali przedstawiciele i środowisk uniwersyteckich, i artystycznych, i kulturalnych, i politycznych również, a więc szeroka reprezentacja społeczna. Obywatele mają decydować o tym, kto będzie wskazywał szefów i szefowych Rady Mediów naszych publicznych. To jest jakby bardzo, to się miało odbywać technicznie? To jest bardzo istotne. No, to jest prosta rzecz. No, technicznie to wszystko wyłonić oczywiście. To są bardzo istotne mechanizmy demokratyczne. To jest być może żmudny i trudny sposób wyłaniania tych wszystkich ludzi, ale do tego trzeba doprowadzić. A więc wyobrażam sobie, że kolegium rektorskie spośród siebie wyznacza kogoś, kto będzie reprezentował ich w takiej Radzie Mediów Obywatelskich, czy artyści, którzy zajmują się, powiedzmy, teatrem, sztuką filmową, czy reprezentanci samorządów, bo oni również tam powinni być. To nie jest trudne, to jest tylko długotrwały proces jednorazowy, a potem już tylko mamy otwarte, demokratyczne, różnorodne media. Czy to spotkało się z jakimś oddźwiękiem środowisk politycznych? Zareagowała Gazeta Wyborcza na to i zareagowało kilku dziennikarzy, ale muszę przyznać, że nikt właściwie już nie wierzy w to, że PiS odda media narodowe, a dzisiaj to jest niezwykle istotne, to jest narzędzie polityczne, to jest ramię zbrojne tej dramatycznej formacji politycznej, która tak naprawdę niszczy polską demokrację od momentu, kiedy doszła do władzy w 2015 roku. No, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, wobec kogo mamy być dzisiaj lojalni? Wobec konstytucji czy wobec partyjnej władzy, która tę konstytucję niszczy? W związku z tym dzisiaj musimy te fundamentalne, zasadnicze pytania sobie stawiać i zadawać je przede wszystkim. Wiedzieć, że na te pytania trzeba próbować odpowiedzieć, ale nie zapominając o nich, bo w gruncie rzeczy gdzieś one funkcjonują w przestrzeni publicznej, ale nie przypominamy ich sobie.
Dzisiaj trzeba tak naprawdę na nowo budować polską demokrację, bo ona jest zdruzgotana. Około 36% Polaków jako główne źródło informacji dla siebie podaje w badaniach, sondażach Telewizję Polską. Taka jest rzeczywistość. Jak chcecie ze swoim przekazem dotrzeć do tych ludzi? No bo oczywistym jest, że telewizja publiczna nie będzie wam tego ułatwiać. Wielokrotnie pojawiałem się w telewizji publicznej, bo w niej pracowałem w ogóle. Kiedyś prowadziłem program o teatrze, pracowałem w TVP Kultura, jestem współzałożycielem tej ważnej stacji w telewizji publicznej wspólnie z Jackiem Wexlerem i Ryszardem Kapuścińskim, którzy są autorami tak naprawdę rzeczywistymi TVP Kultura. No więc dzisiaj trzeba po prostu mieć świadomość tego, że telewizja publiczna w sposób fundamentalny wpływa na poglądy i światopogląd ludzi, zwłaszcza w małych miejscowościach, gdzie TVN nie dociera, gdzie nie docierają takie lokalne media jak na przykład Echo 24, które dzisiaj gości mnie. Dziękuję za to. No więc to są takie gesty, o których warto pamiętać i trzeba bywać w telewizji publicznej. To, co wykonała Platforma Obywatelska jakiś czas temu, podejmując decyzję, żeby być nieobecnym tam, to był błąd moim zdaniem. Wielokrotnie moje wystąpienia były szeroko komentowane w przestrzeni publicznej, jak choćby ten gest, kiedy po prostu na antenie wiadomości w telewizji publicznej recenzowałem te wiadomości, namawiając panią Cholecką do tego, żeby podała się do dymisji. Więc takie gesty są ważne i istotne po to, żeby docierały do ludzi z przekazem informującym, że ta telewizja jest manipulatorska i mówi nieprawdę. Ona manipuluje społeczeństwem. Ona temu społeczeństwu odbiera jego godność tak naprawdę. Wraca do PRL-u i myślę, że to jest telewizja tak zdegenerowana i dziennikarze są po prostu zdeprawowani. W związku z tym trzeba z nimi walczyć i walczyć w ogóle z formułą tej telewizji, jeżeli prawdą jest to, o czym mówi jeden z dziennikarzy, że Tomasz Lis był inwigilowany przez drona, którego wymyślił Jacek Kurski. Czy był w ogóle przez Jacka Kurskiego w jakiś sposób śledzony? Tylko dlatego, że Newsweek pisał krytycznie o telewizji publicznej i o prezesie telewizji publicznej. To jest to skandal. Ale przypomnę Państwu, że w połowie kadencji zapytałem z trybuny sejmowej, czy polscy parlamentarzyści są inwigilowani przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i przez służby ministra Wąsika. Usłyszałem, że nie. Ale pojawił się teraz temat Pegasusa. Ale teraz, kiedy mamy do czynienia z Pegasusem i były szef UOP-u twierdzi, że w Polsce ta broń masowej inwigilacji jest zainstalowana, no oczywiście będzie, czy jest nakierowana na poszczególne osoby najprawdopodobniej. W związku z tym to, że CBA, to, że ministerstwo nie przyznaje się do takiego zakupu, jest to skandaliczne, jeżeli ta straszna broń masowej inwigilacji została zakupiona. No nie chcę żyć w państwie Kafki, nie chcę żyć w państwie jaruzelskim, nie chcę żyć w państwie totalitarnym. Jestem obywatelem Rzeczpospolitej Demokratycznej po 1989 roku, która odzyskała swoją wolność demokratyczną i chce z niej korzystać. I nikt nie ma prawa żadnej obywatelki, żadnego człowieka w Polsce podsłuchiwać. To jest po prostu niezgodne z prawem i myślę, że w najbliższym Sejmie, mam nadzieję, że wybory wygramy. Wbrew temu, co mówi były prezydent Kwaśniewski. Uważam, że tak naprawdę trzeba pójść do wyborów i chcę wyraźnie podkreślić, że jeden głos znaczy wszystko. Jeden głos tak naprawdę będzie decydował o tym, czy Rzeczpospolita w październiku będzie państwem demokratycznym, czy będzie państwem faszyzującym, pisowskim. Bo dzisiaj mamy z taką formacją do czynienia przecież. To wszystko, co się wydarzyło wokół próby wyeliminowania z przestrzeni publicznej środowisk LGBT jest po prostu skandalem. I jako pierwsza tak naprawdę uczyniła to pani Elżbieta Kruk, była przewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury, która powiedziała publicznie, otwarcie na konferencji prasowej, że ma nadzieję, że Polska będzie za jakiś czas wolna od środowisk LGBT. To są po prostu rzeczy, które są niedopuszczalne. No, przypomnę Państwu, że po 1933 roku w Niemczech mieliśmy do czynienia z Judenfrei, a więc z państwem wolnym od Żydów. Jeżeli my takimi kategoriami mamy dzisiaj być reprezentowani i myśleć o Europie, o świecie, no to jest po prostu skandaliczne. Dlatego ta władza dłużej u władzy być nie może. Nowoczesna jest częścią Koalicji Obywatelskiej. Koalicja Obywatelska jako całość przedstawiła tak zwany sześciopak Schetyny.
Czy Pana zdaniem to wystarczy, żeby wygrać te wybory? Myślę, że to jest aż nadto tak naprawdę, bo dzisiaj najistotniejszym elementem tego programu jest pierwszy punkt, mianowicie chodzi o to, żeby odzyskać demokrację. Naszym programem Czy to jest... dla ludzi jest sexy? Ja myślę, że każdy, kto żyje w Polsce, kto żyje w Europie, kto tej Europy otwartej, demokratycznej spróbował, świata spróbował w ogóle, będzie obiema rękami i nogami głosował za demokracją i będzie tej demokracji bronił. I myślę, że to jest właśnie istotne, żebyśmy sobie uświadamiali codziennie, dzień po dniu, przed wyborami, że ta demokracja jest tym, czym jest tlen, czym jest chleb powszedni. Chleb niedemokratyczny słabiej smakuje. Niestety przy okazji też jest tak, że ludzie, dla których najważniejsze jest codzienne przetrwanie i codzienne funkcjonowanie, twierdzą, że o wymogach demokracji, o różnych kwestiach etycznych, no mogą mówić ludzie syci i ze środowisk tych bardziej elitarnych. Natomiast ich bardziej interesuje ta codzienność i cały czas gdzieś tli się ta obawa, że kiedy Koalicja Obywatelska przejmie władzę, to pozbawi ich tych różnego rodzaju zapomóg socjalnych, które w tej chwili zostały im przyznane. Panie redaktorze, tych zapomóg socjalnych nikt nie cofnie. One należały się polskiemu społeczeństwu. One zostały zaadoptowane przez polskie społeczeństwo. Moja córka, która ma dziecko, pierwsze skorzysta z tego. Mój syn również. Nie wiem, czy pan ma dzieci, ale jeżeli pan ma dzieci, to pan pewnie również z tego korzysta. Natomiast uważam, że należało 500+ obwarować elementem dochodowym, czyli ci, którzy są bardzo bogaci, zarabiają, nie wiem, 50 tysięcy miesięcznie, po prostu oni nie powinni tych pieniędzy otrzymywać, ale skoro państwo jest takie hojne, to z tego wynika, że ono jest gotowe oddać właściwie wszystkie pieniądze, jakie ma. I oczywiście tutaj trzeba myśleć o przyszłości. Ale jeżeli pan mówi o najbiedniejszych, no to ja jestem głęboko jakoś zaangażowany w nierówności, z jakimi mamy dzisiaj do czynienia. Jedną z nierówności jest wykluczenie z kultury, która jest mi najbliższa, ale nierówności egzystencjalne, które wynikają z życia dnia codziennego, są naprawdę dramatyczne. Jeżeli pietruszka kosztuje 19 zł kilogram, no to dzisiaj myślę, te osoby, które przygotowują obiady, czy są gospodyniami domowymi, czy gospodarzami domowymi, bo mężczyźni również to robią od jakiegoś czasu, czy w każdym razie powinni to robić, są świadomi tego, że drożyzna jest okrutna i te 500 zł, które... A czym ona jest spowodowana? Pan uważa, że to jest źródło tej drożyzny jest w działaniach rządu? Oczywiście, że to jest jeden z elementów tej nieumiejętności wprowadzania reguł ekonomicznych, które powinny równoważyć popyt pomiędzy podażą i tak dalej. Ja myślę, że Polska jest również takim krajem, że my świetnie w Polsce pracujemy. Polki i Polacy są niezwykle pracowici, są odpowiedzialni. No to, co się wydarzyło po 89 z polskim szeroko rozumianym biznesem, od tych małych firm do największych, no to jest po prostu jakiś fenomen nie tylko europejski, ale i światowy. A skalę światową, zdecydowanie. To jest po prostu coś niebywałego zupełnie. Ale chcę panu powiedzieć, że temu boomowi gospodarczemu, temu fantastycznemu rozwojowi towarzyszyła również bardzo silna obecność kultury w świecie, która mnie bardzo jakoś interesuje i z tego powodu poszedłem do Sejmu, o tym rozmawialiśmy przed chwilą. Więc to jest niezwykle istotne, żeby mieć świadomość tego, że polska kultura jest polską racją stanu. Tak jak polski biznes jest polską racją stanu i nie można doprowadzać do sytuacji, żeby małe firmy w Polsce były tak mocno obwarowane rozmaitymi podatkami. Blisko 40 podatków najróżniejszych PiS wprowadził. To są podatki ukryte, no podatek paliwowy dotyczy nas wszystkich i właśnie tych najbiedniejszych i tych lepiej sytuowanych i zwłaszcza firmy, które uprawiają biznes po to, żebyśmy mogli jakoś lepiej żyć. A wracając do kultury, chcę powiedzieć, że wtedy, kiedy wyjechaliśmy z dziadami do Pekinu, kiedy zagraliśmy Mickiewicza dla Chińczyków, którzy bili brawo na stojąco dla naszych wybitnych artystów, pracowałem wtedy w Teatrze Polskim we Wrocławiu. To jest jakby największe szczęście, jakie może spotkać dyrektora teatru i tych wszystkich, którzy tę sztukę uprawiają, bo okazuje się, że nasz arcyważny dramatopisarz, który stworzył w pewnym sensie paradygmat demokratyczny w Polsce, o czym za bardzo nikt nie wie, bo dziady są taką formą właśnie demokracji, są formą literacką otwartą, jest tekst niedokończony, można tam coś dopisać, można to grać w taki sposób, jak sobie wymarzy to reżyser i artyści. Myśmy zagrali cały tekst, który trwał 14 godzin, w Chinach graliśmy 4 godziny, część tego prezentowaliśmy. Chińczycy po prostu bili brawo na stojąco, byli szczęśliwi, że mogli
zaczęliśmy z nimi rozmawiać o naszej kulturze, okazało się, że mamy dużo wspólnych przestrzeni. Czy pana zdaniem obecny rząd uderza w tą kulturalną rację stanu? Tak, oczywiście. No, minister Gliński stoi na czele nie Ministerstwa Kultury, tylko na czele Ministerstwa Propagandy. To jest minister od kreowania własnego systemu wartości. To jest właśnie ten minister, dla którego ważniejsze jest wyznaniowe państwo PiS niż demokratyczna Polska. To, co on wyprawia z muzeami, z Muzeum II Wojny Światowej, niszcząc tak naprawdę wspaniałe muzeum, które pokazywało tragedię, hekatombę, która tak naprawdę doprowadziła do tego, że największymi ofiarami II wojny światowej byli cywile, a więc dzieci, kobiety, mężczyźni, wszyscy właściwie. I to, że zmieniono profesora Machcewicza, to, że odebrano mu możliwość kontynuowania pracy w tym muzeum, jest po prostu czymś absurdalnym. I to jest muzeum, i ono było za czasów profesora Machcewicza ostrzeżeniem przed wojną. Panie pośle, tu będziemy musieli postawić kropkę, ponieważ kończy nam się czas rozmowy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Myślę, że będziemy tą rozmowę kontynuować, ponieważ jest cała masa tematów, których nie udało mi się poruszyć. Także liczę, że spotkamy się niedługo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo panu dziękuję. Jeszcze Polska nie zginęła. Dziękuję bardzo za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnej rozmowie Echo24.